Cześć, tu Piterow, a to moja wioska. Moja nie dlatego, że ją zbudowałem, ale moja dlatego, że ją znalazłem. I dlatego, że nie ma tu nikogo innego, kto mógłby sobie do niej rościć prawa. Może jakiś Herobrine, ale ponoć go nie ma. Nie zdążyłem w ostatnim odcinku pokazać wam wioski. Teraz się przejdziemy. O, kaktusik i studzienka nasza. No, nie będziemy wpadać, bo jeszcze byśmy nie wyszli. Będziemy tu mogli sobie pobierać wodę. Na razie sobie pochodźmy tutaj. Mamy pole uprawne. Mamy tu jakiś. O, tutaj można. Aha, przepraszam, niepotrzebnie tutaj wchodzimy. Tu mamy kolejny domek. Możemy się rozejrzeć. Piękny masyw górski. Oj, chyba nie w porę zaczęliśmy. Słońce zachodzi, ale damy sobie radę. Widoczki całkiem przyjemne mamy. Podjarałem się tą wioską. A w sumie to nic takiego niby. Na multi, kiedy grałem, to Wacław zbudował dużo, dużo lepszą wioskę, dużo fajniejszą. Zaczął od małego domku na drzewie, to znaczy miał plan zrobić mały domek na drzewie, zrobił wielką chawierę, wielkie domostwa na tych drzewach, w zasadzie kompleks domków połączonych różnymi przejściami, tarasami. Ciemno się robi. A to jest ledwo taka namiastka tego wszystkiego, co on zrobił. Małe pomieszczenia. Wiele tutaj zrobić nie można. Ale jest. Na początek wystarczy. Więc ciemno się robi, schronimy się, żeby być bezpiecznym. I uzupełnię przy okazji troszkę wiadomości o głodzie. Właśnie robimy się głodni. Jak widzimy, nasz pasek głodu to już zaledwie 3 punkty. Kiedy spadnie nam do zera, zacznie nam ubywać życia. Przynajmniej mnie, bo gram na poziomie normal zawsze. Na poziomie normal serduszka życia spadną mi do zaledwie pół serduszka, czyli nawet jakiś skok z wysokości 4 klocków może skończyć się tragicznie, nie mówiąc już o przytuleniu się z jakimś zombie. Natomiast jest to różnie na innych poziomach. Na poziomie peaceful życie nie będzie nam spadać, będzie się jak zawsze regenerować. Niezależnie od poziomu głodu i od innych warunków. Na poziomie easy, z tego co wiem, serduszka spadną nam, czyli punkty naszego życia, do 5 punktów. I dalej już nie będą spadać. Na poziomie normal, tak jak mówiłem, do zaledwie pół serduszka, natomiast na poziomie hard spadną nam do zera i umrzemy. Tyle może na temat punktów życia. Natomiast jedzenie jeszcze uściślimy. Kurczak surowy nie dość, że daje 30% szansy na zatrucie się, to daje nam zaledwie jeden punkt głodu, uzupełnia nam jeden punkt głodu. Upieczony kurczak 1,5 punktu głodu. Natomiast mięsko takie nieupieczone ze świni czy też z krówki, bo mamy tutaj też możliwość uzyskania mięsa z krówki, wołowiny, daje nam 1,5 punktu, uzupełnia nam 1,5 punktu głodu. Upieczone mięsko uzupełnia nam już 4 punkty głodu. O mięsku zombie. Wspominałem, 70% szans na zatrucie. Takie zatrucie trwa 30 sekund i odbiera nam od 0,5 do 1,5 punktu głodu. Chyba tyle na temat jedzenia. Chyba się prześpimy. Bo szkoda tutaj, chociaż z drugiej strony fajnie by było zobaczyć nowego potwora.
Może wyjdziemy na chwilę, bo mieczyk się kończy. Rozejrzymy się. O, pająki. Znaczy, jeszcze coś powiem. O ustawieniach. Nowości w opcjach to jest na przykład coś takiego, czyli nasz widok. O, poszerza nam się jak gdyby pole widzenia. Jest to poniekąd przydatne, natomiast problem jest w tym, że o, jest taki dosyć dziwny efekt, jakbyśmy byli, nie wiem, na haju. Nigdy nie byłem, ale efekt jest dość dziwny. Może to komuś się podobać, jest to może fajne, jak chcemy troszkę na chwilę perspektywę większą zobaczyć, natomiast na dłuższą metę chyba by mi to nie odpowiadało. I jeszcze jedna ciekawa funkcja w ustawieniach grafiki to jest jasność. Kiedy ją zwiększymy, robi się tak jasno, że praktycznie w nocy jest jak w dzień. Ale tylko, o, pająk. A może się z nim zabawimy? O, przydałoby nam się troszkę nici. No, nawet w nocy jest jak w dzień. Praktycznie wszystko zobaczymy. Może to być przydatne, choć ja nie lubię takich ułatwień w grze. Ale w wyjątkowych sytuacjach może się to naprawdę przydać. W jakiejś ciemnej jaskini, gdy nagle nie będziemy mieli możliwości o nic zobaczyć. Oj, 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 pająk się wspina. A gdzie nici? Jedna. Creeper. Szkielety. W każdym razie przydatna funkcja. Ale jak mówiłem, ja za bardzo nie lubię takich ułatwień. Także wrócimy do ustawień. O, takich. Będzie nam ciemno, ale będzie prawdziwie. No tu i tak jest dosyć jasno. No nic, szkoda, może tutaj marnować czas. Lepiej poczekać na dzień i może coś jeszcze pokazać. O, pająk. Może teraz da nici. Jest, dwie nici. A dwie nici to będziemy mieli trzy. A mając trzy, możemy już coś zrobić. Z trzech nici. Będziemy mogli zrobić łuk. Ale tak, musimy mieć trochę drzewa. No, nawet wystarczy nam na razie tyle. Aha, przepraszam. Oczywiście, że tak. Wystarczy nam tyle. No, muszę skrzynię zaraz jakieś zrobić. No, na razie tymczasowo szybciutko coś takiego postawimy. Łuk, jeśli ktoś jeszcze nie wie, sam muszę sobie przypomnieć. Nie tak. Łuk chyba robiło się tak. Tak jest. Mamy łuk, mamy 5 strzał. Och, możemy walczyć. No, oczywiście miejsca już nie ma, więc nie mamy wyboru. Musimy zrobić skrzynię. Nie mam żadnej skrzyni. Skrzynię robimy tak, na razie taka podstawowa, mała, bo to tylko tymczasowo ją tu postawimy, żeby troszkę się pozbyć zapasów. Potem się będziemy tym bardziej przejmować i coś z tym robić. Piecyk, dobrze, na razie wszystko. Dobrze, trzeba się bawić. O, to jest kolejna nowość, animacja otwieranej skrzyni, ale o tym już prawie każdy wie. No to śpimy. Dobranoc. O, ja cię! Ojej, przemóż to. Ojej, nie zdążyłem miecza włączyć. O. Nie, już nie idę spać tej nocy. A, widzicie. Mamy zaledwie... Ojejku, jeden punkt głodu. Nie, teraz musimy jeść szybciutko. Kurczaczek. A, przepraszam, trzeba trzymać dłużej. Dłużej jemy. Jeden. Drugi.
Mało. Mało? Co tak mało? Jeszcze... O, jeszcze to. Jemy, 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 jemy. Ojejku, uff. No to niedobrze, niedobrze. No jesteśmy w domu, a mimo wszystko zaatakował nas zombie. No niedobrze. Coś trzeba będzie z tym zrobić. O, mało brakowało i byłoby po nas. Uff, uff, uff. No nie, nie ciekawie, bo chciałem się przespać i jeszcze coś pokazać. To nic, zrobimy chyba małe cięcie. Niestety, nie będę już spał tej nocy. Niech mi się uzupełni życie, a my widzimy się po prostu rano. Oj, to na razie. Wygląda na to, że jest dzień. To tak... Jak coś, to piszcie, czy coś jeszcze, jeśli chodzi o jedzenie, głód, zatrucia, czy coś jeszcze pominąłem, czy coś jeszcze powinienem powiedzieć. O, mięsko zombie. To spróbuję uzupełnić w kolejnej części. Co jeszcze teraz zrobimy? Może gdzieś pobiegniemy jeszcze i... Tu jest Kuki, podobało się tam w tej skale, podobało się miejsce, nawet wspominała, że tam by się można jednak osiedlić, że tam zrobić domek, więc szybciutko pójdziemy i zajrzymy tam, czy rzeczywiście tam tak fajnie by było. Co prawda po to szukaliśmy wioskę, żeby w niej mieszkać, ale oczywiście jestem otwarty też na propozycje wasze. Oczywiście zawsze do mnie będzie należał ostateczny wybór, haha, ale jak mi się coś spodoba, jakaś sugestia, o, aha, ale to chyba nie jest aż tak ciekawie, jak się wydawało z daleka, gdy patrzyliśmy tutaj. No tak, tutaj nic poza tym za bardzo nie ma, a to chyba o to miejsce chodziło, póki. No tak, raczej tak, bo tutaj, tutaj. Tutaj, tu jest tylko przejście. Na razie zostajemy w naszej wiosce. O, słyszę zombie. Oj, oj. Nie widzę, a słyszę. No nic. Wow! Wow, tu jest. Ja! No fajnie. No to mamy niespodziankę. Nie widziałem grania. Oh no, ale numer, ha, 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 a ja myślałem, że ja tu będę żyć wiecznie, ja cię, jeszcze co najgorsze, hej, nie zaliczyło mi tego, że leżałem na łóżku, chyba dlatego, że się nie zdążyłem przespać, pojawiłem się w miejscu mojego pierwotnego spawnu, ha, się zrobiłem, no to teraz mnie czeka kawałek drogi. Jejku, trzeba lecieć, bo moje rzeczy. Nie wyjąłem wszystkich, bo nie planowałem zgonu tak szybko. Jeśli już, to przy jakiejś niebezpiecznej wyprawie. A nie przy takim, wydawałoby się, bezpiecznym, spokojnym zwiedzaniu najbliższej okolicy. O, tutaj, o, tu woda wpływa, to tak przy okazji pokażę. Niestety nic tu ciekawego nie ma. W takim miejscu mogłaby być na przykład ukryta kopalnia, ale niestety nie tutaj. Ale chyba warto zwiedzać takie miejsca, warto wypatrywać takiego nurtu wody. No, jesteśmy w naszym pierwszym lokum, którym chroniliśmy się z początku. O nie, wiecie, nie będę wam tutaj przedłużał, bo ja będę teraz tylko bieg, aż wrócę na miejsce, aż wrócę do mojej wioski. Także spotkamy się chyba w wiosce, także na razie. Jeszcze nie jestem w wiosce, ale jestem... O, w pobliżu miejsca mojego zgonu. I co teraz? Moje rzeczy. Są moje rzeczy i nie ma zombich.
Jejku, ale szczęście. Puh, myślałem, że tu będzie cała gromadka. A przynajmniej ten, nie wiem ile ich tu było, jeden czy więcej. Tych zombie. Ale chyba mam wszystkie moje rzeczy. Gorzej, że chyba kończy mi się czas na pokazanie wam, co dalej. Więc prawdopodobnie będę musiał tutaj skończyć. Nawet nie będę się żegnał, bo mam nadzieję, że szybciutko spotkamy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, po prostu. Ciemno się robi, uciekam do wioski, jutro ciąg dalszy. Na razie, cześć!